od lat zawsze mówi się o sportowcach, którzy wyjeżdżają na różnego rodzaju imprezy sportowe. Mówi się o trenerach, ale o sędziach się mówi dużo mniej. Jak czuje się trener z Łomży, który wyjeżdża sędziować igrzyska w Rio? Sędzia z Łomży, tak? Rzeczywiście, może tak w środowisku lokalnym jej się mówi, ale proszę mi wierzyć, że wszystkie takie imprezy mistrzowskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w naszym środowisku sędziowskim są bardzo mocno komentowane. Gdzieś te, czy Mistrzostwa Polski się odbywają, czy inne turnieje, to naprawdę w środowisku zapaśniczym, tym blisko zapasów, jest to temat taki popularny. Także często spotykają się z władzami miasta nawet, prawda, czy z innymi osobami przy zapasach. Rozmawiamy na ten temat, nawet analizujemy niektóre walki, dlaczego było tak, dlaczego było tak. Także mówi się tak. Co się czuje w momencie, gdy wyjeżdża się, że dostaje się takie wyróżnienie i co trzeba zrobić, aby pojechać właśnie na mistrzostwa, na Igrzyska Olimpijskie do Rio? Mhm. To trzeba przede wszystkim tego, co trzeba zrobić, tak? To trzeba cały czas sędziować, cały czas być na topie, cały czas pokazywać się, sędziować najważniejsze walki, które są na świecie. Jeżeli zostanie się jakby dobrze ocenionym, to można liczyć na wyjazd na taką imprezę, jaką są Igrzyska Olimpijskie. A chciałbym dodać, że to robiłem przez 22 lata, czyli sędziowaniem zajmuję się na arenie międzynarodowej 22 lat, od 4 lat na tak zwanym topie. A że udało się, to cieszę się niezmiernie, ponieważ pretendentów z Polski było 3 do wyjazdu na igrzyska. Wróćmy troszeczkę do rynku lokalnego. Jak zapasy mają się w Łomży? Kiedyś miały się bardzo dobrze, prawda? Mieliśmy reprezentantów Polski, medalistów mistrzostw Polski, a teraz nasi zawodnicy przede wszystkim we współzawodnictwie sportowym młodzików i juniora młodszego rywalizują. Gdzieś tam blisko podium na tych najważniejszych imprezach, ale nie jest to to, co kiedyś było. Co trzeba byłoby zrobić, albo jak zachęcać młodych ludzi, żeby zaczęli trenować zapasy? No przede wszystkim ja widzę, że nie tylko w zapasach jest problem. Młodzież nie za bardzo chce trenować. Przede wszystkim musi być większe zainteresowanie też rodziców. Jeżeli rodzice podeślą te dzieciaki, pokażą im, słuchaj, pójdź tam, przypilnują troszkę tego dzieciaka, prawda, żeby sumiennie to robił, to naprawdę dzieciaki mogą osiągać bardzo, bardzo wysokie wyniki. Mówię, nie tylko w zapasach, w innych wielu dyscyplinach sportowych, które są rozwijane na terenie naszego miasta. Tym bardziej, że bazy sportowe mamy, obiekty sportowe, gdzie że tak naprawdę można w każdym momencie przyjść i zacząć trenować. Mamy bazy sportowe, mamy szkoleniowców, którzy zajmują się tym i to tak z zamiłowania zajmują się, prawda, w sportach walki, zapasy, boks, który też tutaj u nas w liceum na tej sali trenują chłopcy, karate, kyokushin, taekwondo, wiele dyscyplin ze sportu walki, lekkoatletyka, inne dyscypliny, które naprawdę, mówię o sportach olimpijskich, które powinny się rozwijać prężnie w naszym mieście. Wróćmy jeszcze na moment do Rio. Ile medali obstawia pan, że zdobędzie reprezentacja Polski? W zapasach? Ogólnie. I w zapasach, i ogólnie. Kiedyś powiedziałem, że wszystko powyżej 10, ponieważ przez dwie ostatnie imprezy, 8 lat temu i 4 lata temu w Londynie, mieliśmy 10 medali. A wszystko ponad 10, to będzie dobrze. No to po paru dniach rywalizacji widzimy, że na tą chwilę mamy tylko jeden medal, tak? Oczekiwania może troszkę były większe. No, poczekajmy do końca. Poczekajmy do końca. Lekkoatletyka nie zaczęła się, wiele dyscyplin nie zaczęło się jeszcze, w których rywalizują nasi sportowcy. Kiedy będzie można obejrzeć pana w telewizji? Jaka to będzie walka? No miło będzie włączyć telewizor i obejrzeć sędziego z Łomży. Zapraszam do oglądania zapasów od 14 sierpnia. A jaka to będzie walka, to trudno mi powiedzieć, ponieważ ważenie zawodników, losowanie zawodników, rozstawienie i dopiero jesteśmy do tego przyporządkowani. Także nie potrafię powiedzieć, jakie to będą walki. Inaczej się sędziuje Igrzyska Olimpijskie, inaczej zawody lokalne, inaczej międzynarodowe? Jest większy stres? To nawet nie ma co porównywać. Tam już jest grupa zawodników bardzo, bardzo przebrana, prawda, bo poziom... Sposób kwalifikacji był może nieskomplikowany, był przejrzysty sposób kwalifikacji, ale bardzo trudny. Tam naprawdę trafiają już najlepsi zawodnicy. Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest to, że to nie jest tylko praca tego zawodnika, tam ileś lat, czy ostatni ten okres igrzysk, prawda, to jest
efekt pracy wielu lat, wielu ludzi, którzy przy tym pracują. I zawsze na człowieku spoczywa ta odpowiedzialność, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, żeby wszystko było jak należy. Także zupełnie inaczej sędziuje się Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy na naszym lokalnym. Chociaż wszystkie zawody są ważne, prawda? Bo każdego, jak to się mówi, można skrzywdzić. Także to jest ważne, żeby, nieważne jaki poziom zawodów, wszystko było zgodnie z przepisami. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. Moja sutra serca wycisza się, bo gdzie umarłam dawno.